Dzień dobry, witam Was kochani serdecznie. Pojeździliśmy trochę ostatnio po Warszawie, natomiast pogoda dzisiaj jest tak niesamowicie biurowo-barowa. Ja zacznę od biura, potem zobaczymy, że dokończymy nasze zasady, moje zasady sukcesu. Została nam jeszcze dziewiąta i dziesiąta. Dziewiąta zasada sukcesu zaangażuj się na 100% w to, co robisz. I chyba można postawić kropkę. Ja nie potrafię robić rzeczy na półgwistka. Jeżeli się w coś angażuję, to to musi być 100%, tak? Czy to przysłowiowe 120%. Um, powiedzmy sobie szczerze: jeżeli czy zaczynasz nowy biznes, czy rozwijasz biznes, który prowadzisz, czy, czy rozwijasz się w firmie, w której e, pracujesz, to zwłaszcza wtedy, kiedy jesteś przedsiębiorcą, zwłaszcza wtedy, kiedy ponosisz ryzyko, to Twoje szanse sukcesu i tak są ograniczone, więc za każdym razem, jeżeli nie angażujesz się na 100%, jeżeli nie wkładasz w to całego siebie, przynajmniej w tej części przeznaczonej na pracę, chociaż ja wiem, że przedsiębiorcy pokiwają głowami i powiedzą, a gdzie jest ta część nieprzeznaczona na pracę? I lubię te, i lubię te wszystkie rozważania filozoficzne, work-life balance, tych, którzy mogą sobie na nie pozwolić. Natomiast prawda jest taka, że jak biznes ci w jakimś momencie nie idzie, albo jak biznes idzie, ale chcesz wejść na kolejny poziom, to nie ma czasu na takie rozważania. Ty musisz po prostu zrobić absolutnie wszystko, co jest zgodne z prawem, co jest zgodne z twoimi zasadami, żeby osiągnąć sukces. Kropka. Tu, tu nie ma co do tego dodawać. No i. i Wiele przedsięwzięć biznesowych umiera, pada na etapie marzeń, marzeń, planów, jakby wszystko fajnie. Natomiast, jeżeli nie idzie za tym cholernie ciężka praca połączona z bardzo mocnym zaangażowaniem, to, to nie ma szans. No. Każdy projekt, na którym pracuję, pracuję teraz nad trzema nowymi projektami, wymaga mojego kosmicznego zaangażowania. Ale dzięki temu, że przez lata zbudowałem bardzo dobry zespół, na przykład w inwestorius nieruchomości, który zajmuje się codziennymi operacjami i, i, i ta spółka dzisiaj nie wymaga mojego zaangażowania non-stop, to mogę sobie pozwolić na to, żeby budować teraz chociażby inwestorius premium, czyli spółkę dedykowaną, markę dedykowaną pośrednictwu premium. My takie transakcje robimy tam po 3-4 miliony, natomiast chcę mieć brand, który będzie na światowym poziomie świadczy usługi dla klientów w segmencie premium. Jutro. Jutro wchodzi nowy sezon Selling Sunset. Nie żeby tam było dużo o nieruchomościach, ale czyż nieprzyjemnie ogląda się te um, nieruchomości w LA i pośredników, którzy je prezentują. I ostatnia zasada. Zasada dziesiąta. Have fun. Enjoy life. Baw się dobrze. Pamiętam tutaj taką sprzed 7 lat E, wspólny wypad z Witkiem. E, pozdrawiam Cię Witek, jeżeli to oglądasz. Do Francji na, na Narty. E, I pamiętam, bardzo fajne, mądre. To jest w ogóle mądry facet. Prowadzi świetny butik, e, agencję interaktywną. Bardzo fajne rzeczy robi. E, i, I pamiętam, jechaliśmy na wyciągu. Pojechaliśmy w jakimś takim czasie przed sezonem na początku grudnia więc, więc było przyjemnie na tych stokach. I mieliśmy dużo czasu w tych gondolkach na, na, na rozmowy o życiu, o, o różnych tematach. I pamiętam bardzo mądrą rzecz, którą powiedział, że zobacz, wszyscy ci ludzie zabijają się po pieniądze, o pieniądze, czy też wszyscy, w wiele osób. Tu odnosiliśmy się do naszych znajomych o kasę, której tak naprawdę nic sensownie nie jest w stanie wydać. i, i ja mam takie przekonanie od lat, że nigdy nie chciałem być najbogatszym mieszkańcem pobliskiego cmentarza, i ten fan, radość, to co robi, jest dla mnie ważne. To jest to, co mnie napędza, to co ładuje moje akumulatory, ponieważ ten kanał jest kanałem biznesowym, w którym przeplatam jakieś elementy prywatne pewnie, ale jednak 90% mojego życia prywatnego jest moje. Jest prywatne, dlatego że o nim nie opowiadam. I lubię to w ten sposób. Ale to nie znaczy, że go nie mam, to nie znaczy, że dobrze się w nim nie, nie bawię. Mam takie swoje rzeczy, które dają mi frajdę. Myślę, że może zabiorę was jeszcze w tym tygodniu, właśnie ustalamy grafik, czy misza będzie w stanie ze mną pojechać. Na, na strzelnicę pokażę Wam kilka, kilka jednostek broni, które, które lubię. Taką mam refleksję ostatnio po tej tragedii, która wydarzyła się na planie westernu z Alekiem Baldwinem, który jest znanym przeciwnikiem broni jako takiej. Ja już pomijam to, że podobno w scenariuszu nie było celowania do kamery i oddawania strzału, no ale tylko hoplofob, -hop, tylko przeciwnik broni może wykierować, wycelować, sprawdzono, W ogóle może wycelować w kogokolwiek broń, tak? No jeżeli nawet celował do kamery, za tą kamerą ktoś siedział. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby trochę pochodził na strzelnicę, to wiedziałby, że każdą broń traktujemy jak naładowaną. Każdą. Nawet jeżeli powierza ci ją handler broni na planie filmowym, to sprawdzasz, co jest, czy coś jest, czy coś jest i co jest w komorze. Czy w magazynku, no, i, i tyle. Wielka tragedia nie żyje reżyserka, dlatego że, no, że ktoś się boi broni. Ja się nie boję broni, broń. Dla mnie jest to sport czasami ciekawy, momentami wyczynowy sport, ale lubię te spotkania z, z Piotrem, z innymi osobami, z którymi się spotykam na, na, na strzelnicach. Lubię w taką porę roku zabrać moją starą X5, pojechać na poligon i, i potrenować różne, e, różne tematy. Tam niestety nie mogę was zabrać, bo osoby, które szkolą, to są byli operatorzy różnych służb. Te szkolenia są ogólnie dostępne. Nawet jak nie masz pozwolenia na broń, to, to możesz wziąć w nich udział, dostaniesz jednostkę broń. To nie jest coś super zarezerwowane, tajna grupa. Nie, no, ja wolę przyjechać ze swoją, jakby znam ją. E, wiem, jak się na niej pracuje, więc. E, ten fan jest. No, ja, jeżeli nie masz. Yy, I to jest ta, ta, ta druga strona, no bo z jednej strony yy, ciężko pracujesz, ale to znowu ja nie, ja nie odbieram tego jako pracę, i nie jest to taka kurtuazyjna odpowiedź. Znać yy, pracę, którą kochasz, stanie się Twoim hobby, nie będziesz musiał pracować. No? Mówiłem Wam o tym, ja bardzo często nie lubię tego, co muszę zrobić, ale muszę to zrobić, żeby, żeby to kliknęło. Tak? Nie, to nie jest tak, że w większości to jest niesamowita przyjemność. No, w większości różnie bywa. Czasami jest to przyjemne, czasami mega nieprzyjemne, ale trzeba to zrobić. Są to po prostu rzeczy do zrobienia, tyle z tym się nie negocjuje. Ale, żeby mieć to dla mnie równowagę psychiczną, mam też fan. Te, ta praca jednak wbrew pozorom daje mi dużo czasu wolnego. Wtedy, kiedy chcę mieć ten czas wolny i mogę to sobie zaplanować, a przede wszystkim daje mi środki na to, żebym mógł, e, mógł realizować to co, to, co jest ważne. Tak? No. E, amunicja dzisiaj do dziewiątki to jest niewyjęte złote 20, zł, jeżeli ktoś jest w miarę przyzwoita. E, a nawet, jak ktoś się bawi w elaborację, no to, to, to jest czas pracy, więc ja wolę pojechać kupić nową a, i, z tego, i z tego postrzelać. Także zabiorę Was może następnym razem na, na, na kolejne nagranie, albo jeszcze następne na, na strzelnicę, trochę razem postrzelamy. Jeżeli to jest dla Was ciekawe, to pomyślałem sobie, że doceniając to, że Wy jesteście na tym kanale, słuchajcie, zarobiliśmy już na dzieciaki. Google mi wypłacił niecałe 500 zł, więc jest nieźle. Zbieramy dalej. Jestem przekonany, że w ciągu roku 10 tysięcy zrobimy. I to będzie kwota, którą przekażę, pokażę Wam przelew na wybraną przez Was fundację. Prośba tylko, żebyśmy wybierali wśród tych fundacji, które zajmują się dzieciakami. Tyle zasad. Dziewiąta zasada. Zaangażuj się na 100% w to, co robisz. Wybierz to co, to, co lubisz, to, co sprawia Ci radość, to, w czym czujesz, że chcesz się stawać coraz lepszym i zaangażuj się w to na 100%. I dziesiąta zasada. Have fun. Enjoy life, ciesz się życiem, baw się, e, znajduj przyjemności każdego dnia e, dla siebie, tak żebyś czuł, że to, co robisz, ma sens. Tyle za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło.